W zeszły czwartek w Cleveland zginęła 5-miesięczna dziewczynka Avoyel Wakefield. Samochód, w którym się znajdowała, jechał do sklepu i dziecko siedziało w foteliku na tylnym siedzeniu. W samochodzie znajdowała się matka dziecka, jego babcia i prawdopodobnie jeszcze jedna osoba. Ktoś wystrzelił w kierunku pojazdu 6-krotnie. Dziecko było jedyną osobą, której dosięgnęły kule. Avoyel została trafiona w klatkę piersiową i chwilę później zmarła. Policja podejrzewa, że strzały padły z budynku, który właśnie mijał samochód, i oddział SWAT otoczył budynek, po czym przeszukał wszystkie mieszkania. Znaleziono łuski po nabojach, ale nie znaleziono strzelca. To czwarte dziecko, które ucierpiało w strzelaninach w Cleveland w ciągu ostatniego miesiąca. Trójka z tych dzieci zmarła.